Nabór do nowej fali, bo taki nosi tytuł wystawa, odbywał się przez nabór otwarty. To się nazywa open call. I każdy, kto został poinformowany, tam mieliśmy informacje na portalach społecznościowych, w radio, na portalach branżowych, były też rozsyłane siecią mailingową. I każdy, kto dostał maila, czy dowiedział się o zgłoszeniu, mógł wysłać do nas zgłoszenie na podstawie portfolio i pracy, którą chciał artysta pokazać. Dokonywaliśmy wyboru. Nowa fala odnosi się do nowych zjawisk, które pojawiają się w muzyce, filmie, performance, malarstwie, instalacjach artystycznych. No, nowa fala jest czymś nowym. Dla mnie osobiście inspiracją również była książka Virginia Woolf, która raczej dla czytelnika przynosi takie pytanie, czy jesteśmy w stanie coś zmienić, czy nie, czy może jesteśmy tylko taką wibracją, drżeniem. Moim takim marzeniem było pokazanie po prostu prac artystów, którzy są oryginalni, ciekawi, ale jeszcze nie są w stanie wejść do galerii. Artyści są w większości bardzo młodymi ludźmi, często na studiach, po liceach plastycznych, niektórzy są już pod koniec studiów, niektórzy są świeżo po studiach, pochodzą z terenów Polski bądź z terenów Ukrainy, na przykład tak jak Petry Oriaska, Olga Szklarska. To są artyści, którzy przebywają u nas na Gaudę Polon, są związani z Polską w taki artystyczny bardziej sposób. Mamy studentów, którzy są związani z Poznaniem, Wrocławiem, Gdańskiem i Lublinem. Moja praca nazywa się Nuclear Head i jest zrobiona z produktów organicznych, naturalnych, jak wosk pszczeli, naturalny mech. No i jest jakąś wypadkową moich wcześniejszych prac, które robiłam, do których również używałam wosku. Troszkę ma stwarzać takie wrażenie narośli i odlewy, które są tutaj na górze, są odlewami moich palców z wosku, który właśnie chodzę i zbieram po pszczelarzach, którzy tego nie używają. No i sama filtruję wosk, wszystko robię sama w domu. Także jest to taki proces dość długi stworzenia takiej pracy. Tutaj na projekcie Nowa Fala reprezentowałam swój performance, który powstał tak, można powiedzieć, spontanicznie, chociaż na pewno wyglądało bardzo wszystko przemyślane. Ale naprawdę przyjechałam z innym pomysłem i w trakcie prób zrezygnowałam, ale skorzystałam z tych materiałów, które przywiozłam. I w sumie wyszła taka praca, bardzo na pewno kobieca, bo z białą tkaniną, kształt ciała, sylwetka sukienki. Nie chcę nawiązywać swojej jakiejś myśli, bo naprawdę praca jest spontaniczną, ale pokazuje mój ślad w takim okresie myśli. Dziękuję.